Na spokojnie można z psem chodzić po prostu na spacerach po chodnikach. Jeżeli pies jest spokojny, to można i bez smyczy chodzić. Jeżeli pies jest narwany, oczywiście tego nie róbcie, bo różne sytuacje mogą być. Nauka bez smyczy chodzenie to też będziemy omawiać. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie tam napiszcie nam w komentarzach. Jeżeli będziecie chcieli taki rzecz, to jest też dłuższy temat generalnie, bardziej skomplikowany dla ludzi, którzy chcą osiągnąć więcej, dla ludzi, którzy nie są leniwi, cierpliwi. No i praca wymaga bardzo dużych, częstych skojarzeń każdego dnia, w ogóle tego wszystkiego. To jest podążanie, to jest relaks, to jest skojarzenie opiekuna z opłacalnością, to jest zależność, może być nawet lekka obsesja, ale to wszystko w domu. Obsesje raczej stwarzają ludzie na dworze, ale najwięcej ludzi stwarzają obsesje w domu, dlatego często sprzeczne są sygnały ulica. Gdzie idziesz, Ramzes? Ramzes, gdzie ty idziesz? Hej, chodź, idziemy. Głuchy też już się robisz? Idziemy, na chatę idziemy. Tu jest woda. Ale chodź, idziemy. Kolejnym plusem, na przykład jeżeli chodzi o te smyczy flexy lub stała smycz ma przewagę taką, że w przypadku nauki na smyczy i często na przykład ja mam takie grubsze smycze, one mogą Wam służyć jako szarpak, tak? Oczywiście ja wiem, wszyscy powiedzą, pies nie powinien dotykać swojej smyczy, nie powinien ciągnąć i tak dalej, jakby szarpać. Różnica jest szarpać za smycz, kiedy czegoś nie chce, a różnica jest szarpać się ze smyczą i rozumieć, że to jest narzędzie. Pamiętajcie, że smycz to jest narzędzie, ono się nie używa. Ludzie, którzy to rozumieją, zrozumieją i będą chcieli nauczyć się fajnie chodzić na tym narzędziu z psem razem na spacer, to narzędzie jest, to narzędzie ma wiele zastosowań, tak na przykład jak nauka na smyczy, tak jak na przykład nauka na kierowanie, tak jak na przykład i może zastosowany być jako szarpak. I rozładunek, załóżmy, że psy są reaktywni, a żebyście się nie zdziwili, a Ramzes jest reaktywnym psem, teraz po prostu już troszkę starszy, ale umie po prostu szukać rozładunku sobie w przypadku niefajnych sytuacji na ulicy, to jemu zawsze zastępuje, poczekaj Ramzes, smycz, jeżeli pod ręką nie mamy zabawki, to on rozumie, że powinien rozładunku, o, kamera nasza uciekła, rozładunku szukać na naszym narzędziu, jako jest smycz. I on to rozumie, że smycz jest do prowadzenia, smycz jest do zabawy, do rozładunku, do szarpania, w zależności od sytuacji. Poczekaj, Ramzes. Muszę tobie to skrócić. Tak jest, poczekaj. Poczekaj. O tak, super. I idziemy. Tak, kierujemy się już na chatę, bo troszkę pochodziłeś. Dawaj, idziemy. Chcecie nagrywać. Tak jest, z przodu będziesz szedł. Także cokolwiek sobie nie postanowicie, flexi czy stała smycz, byłoby dobrze dobrać do swojego psa, do siebie. To narzędzie wbrew waszej woli, że na przykład wy pooglądaliście filmiki, że flexi jest najlepsze i uważacie, że flexi jest lepsza smycz dla psa, bo on tu chodzi wolny sobie na spacerach i tak dalej, ale macie z tym trudności, to niestety musicie się pogodzić z tym, że musicie zmienić to narzędzie na inne narzędzie, chociaż przez jakiś czas, bo nauka na flexi chodzenie jest dla ludzi trudniejsza niż na stałej smyczy i nawet chodzi o wyjaśnienie. Do tego przypomniała mi się kolejna rzecz. Flexy ma minus taki, że w przypadku, kiedy wy idziecie na jedną ręką, trzymacie tego psa, wy pracujecie tylko ręką, nie ciałem, nie jesteście w stanie poprowadzić psa swoim ciałem przeciwwagą, bo tylko ręką podświadomość pracuje. I w przypadku, kiedy pies się wyrwie wam i również wyrwie wam tą flexi z ręki, to często taka sytuacja, już nieraz widziałem i nawet na szkoleniach spotkaliśmy ludzi, którzy przychodzą ze smyczy, kiedy pies się wyrwał i ten plastik cały spada, on gdzieś się odbił, uderzył psa i macie problem kolejny generalnie. On później może się bać nawet wychodzić, kiedy wy zapinacie na tą flexi smyczy, usłyszy ten dźwięk tej smyczy, to już później kłopot.
w innej sytuacji, kiedy wy już na przykład parę razy albo raz wam się zdarzyło to, że flexi wam wypadło, bo pies tak was szarpnął waszą rękę i wy nie utrzymaliście, bo akurat zagapiliście się lub was zaskoczył, to reakcja człowieka następnym razem, że drugą ręką łapiecie za tą taśmę flexową tą, a pies już tak rozpędzony, że pali wam tutaj skórę i no, widziałem już wiele zranień na tych rękach. No jest kłopot generalnie, cały powstaje. Wy znowu jesteście wkurzeni na psa, jesteście zdenerwowani, z żadnych dobrych skojarzeń i kółko znowu wam takie zamknęło się złe. I zanim nauczycie na normalnej smyczy chodzić, to trzeba znowu was skojarzyć normalnością. No więcej pracy sobie fundujecie. Nie namawiam was absolutnie, czy na obroży, czy szelki, czy stała smycz, czy flexi, to jest wasz wybór. Oczywiście ja tylko wam tłumaczę, jakie są plusy, minusy. Oczywiście jeżeli wiecie więcej niż ja, to piszcie w komentarzach. Zachęcam wszystkich dyplomowanych również, bo widzę, że mnie obserwują i nas obserwuje 80% ludzi bez subskrypcji. My też to widzimy. Widzę, kto nas obserwuje. Obserwują nas treserzy, trenerzy, behawioryści nas obserwują, co jest nam miło bardzo i mam nadzieję, że też dołączycie się, możecie nas i krytykować, możecie pisać, bo my to lubimy. Generalnie konfrontacje różne. Chodź Ramzes. Tak. Tylko oczywiście argumenty. Podawajcie argumenty. Ludzie, którzy wiedzą więcej niż my, to prosimy też napisać, chętnie się nauczymy. Lubimy się uczyć. Przeważnie, jak ja wam powtarzałem, ja się uczę od zwierząt, ale lubię poczytać, co ludzie piszą. Oczywiście znowu argumenty. Wy, jako obserwatorzy wszystkiego naszych filmików i opiekunowie psów, którzy chodzą na smyczy lub flexi lub stałe, napiszcie również, czy wychodzicie na flexi i dlaczego chodzicie na flexi. Chodzicie na stałe i dlaczego na stałe chodzicie na flexi. Oczywiście sytuacja, co znowu coś tam zdziobło. Czekaj, zobaczę. Nie, tam nic nie ma, Romziu. Zdziobło. Jeszcze kolejno. No wszędzie są zdziobła i uważajcie na te zdziobła, bo nos i uszy są narażone. No to oczywiście to są zabiegi, operacje. Jeżeli wam wpadło, jemu wpadło, psu wpadło do ucha, to już sami tego nie wyjmiecie. Najlepiej ubierać takie kominy dla psa i małe psy bardziej narażone na te trawy, ekokoszenie. Wszędzie. Uszy, nos. Z nosa jeszcze często bywa tak, że pies to kicha, ale uszy, no niestety zabiegi robią i to u nas we Wrocławiu kosztuje 800 zł chyba. Dlatego takie kominy się ubiera, możecie sobie zakupić. Ramzes jest spokojniejszym psem, już to on tak nie rajcuje go wysoka trawa, bo są psy, które tam skaczą. No więc jeszcze nam się nie zdarzyło generalnie za całe życie. Ale dużo klientów do mnie pisze, że mają te kłosy przez to ekokoszenie. Chodź Ramzes. Dawaj mi tą smycz już, bo teraz idziemy przez pasy, więc będziemy trzymać troszkę smycz i pomału z wami się żegnać. Oglądajcie nas oczywiście w odcinkach, to wszystko powstanie. Ludzie, którzy nas obserwują bez subskrypcji, to spoko. Nie narzekamy, ale fajnie, żebyście tą subskrypcję dali, bo od tego zależy nasz rozwój kanału. My wróciliśmy na rok, jak wam obiecałem, do grudnia na pewno będziemy, później się zastanowimy, bo no czasy są różne, czasami potrzebujemy więcej pracować lub mniej. Troszkę nas teraz nie było na kanale z powodu, że 3 tygodnie przerwy zrobiliśmy, bo teraz lato, różne eventy, zaproszenie mieliśmy gdzieś tam do prowadzenia różnych rzeczy, psich również. Chcieliśmy, żeby te filmy, które nagraliśmy, to troszkę, żeby tam oglądalność oczywiście, no jakoś to kontrolujemy. No i troszkę nie mieliśmy czasu, to deszcz, to słońce nadmierne, to brak czasu. To pojechaliśmy gdzieś tam w teren, a są teraz wakacje, zaczęły się, to wszędzie są dzieci. Szum. Nie da się po prostu tego nagrywać tak, żeby... Choć teraz samochody pewnie słyszycie, ale mam nadzieję, że będziecie mnie też słyszeć. Ta we Wrocławiu droga niedawno oddana była do użytku i bardzo fajnie zrobili, wszędzie są przejście i z psami, widzicie, to jest sytuacja taka, nie ma słońca, to my czekamy przed przejściem. Byłoby słońce, to jesteśmy gdzieś pod tamtymi krzakami i czekamy na zielone, nie? Dlatego na te łapki uważajcie, one bardziej odporne niż wasze stopy, oczywiście przez to, że codziennie łażą, ale niemniej jednak one potrzebują jakby
też komfort, żeby łazić po tym, po ulicy. Idziemy, Rąziu. Tak, i na spokojnie przychodzimy. Tak, chodź, chodź. Już z Ramzesem niestety po spacerach dłuższych to jest tak, że ja często muszę go ciągnąć. Ale w idealnym świecie, kiedy pies chodzi na smyczy, to przeważnie chodzi przy opiekunie. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, chodź Ramzes, chodź. Ostatnie zielone, chodź, chodź, chodź. O tak, brawo. Super, dzięki. Dziękuję. Jak to ludzie dziękują, są te. Super, dzięki. Dobra, czekaj. W idealnym świecie najlepiej psa uczyć prowadzenie gdzieś tam przy opiekunie, dlatego że wszystkie reakcje, które chciane, niechciane, żeby jeżeli chcecie skorygować pewne zachowanie lub naprawić pewne zachowanie, lub odwrotnie, chcecie pochwalić pewne zachowanie. O, widzisz, karma wraca, Ramzes. Chodź, idziemy, bo to głośno jest. Idziemy. Tak jest. Lub chcecie naprawić dane zachowanie, albo pochwalić pewne zachowanie, gdzie załóżmy, że pies jest reaktywny w stosunku do innych psów i nie skacze i wy chcecie podkarmić, to szybciej skojarzy mu się sytuacja, kiedy będziecie przy sobie podkarmić, niż psa zabierać do siebie, a później podkarmić, bo to jest inna sytuacja już całkowicie. Chodź z tą trawą, to nie jest fajna tu trawa, bo tu samochody jeżdżą. Idziemy, Ramziu, chodź. Znajdziemy gdzie indziej trawa. Idziemy, 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 idziemy. Znajdziemy gdzie indziej trawę. No okej, okay, powiedziałem wam wiele rzeczy. Zapewne to nie wszystkie, ale będziemy w czasie, kiedy będziemy pokazywać wam naocznie, jak się pracuje i od czego zacząć naukę najlepiej. To może coś nam się przypomni, powiemy, może powtórzymy się, ale z tym tematem można się powtarzać codziennie i ludzie i tak wszyscy będą potrzebować ten temat wałkować non stop, żeby nauczyć psa chodzić na luźnej smyczy. Pamiętajcie, że nauka może wam jakiś czas potrwać na luźnej smyczy, ale plusem zawsze jest to po nauce, że pies zaczyna być coraz mniej ograniczony albo tak, coraz nieograniczony, bo zaczynacie po prostu, przestajecie smyczom pracować częściej, go puszczacie luzem lub nawet jeżeli luzem nie będziecie puszczać, to i tak luźno sobie chodzi. Pies może wąchać przy was całą drogę, jeżeli ta smycz jest wyluzowana. W przypadku, kiedy napięta smycz, to pies przeważnie robi cel. Idę, powąchałem, idę, ciągnę, powąchałem, idę, ciągnę, powąchałem. W przypadku, kiedy pies jedzie na luzie, to nos jego pracuje cały czas. Tu on zatrzymuje się tylko wtedy, kiedy złapie jego nos coś bardziej ciekawego, ale niespecjalnie ciągnie do tych... Stój, Ramzes, poczekaj. Do tych miejsc, które go zaciekawiły, bo nie ma takiej potrzeby rywalizacji. No jak zobaczcie, Ben Ramzes idzie i tutaj więcej jest kotów, choćby bezdomnych, bo ludzie tutaj podkarmiają. On zna tych te zwierzątka i już wyszukuje gdzieś tam wzrokiem, ale przy tym do tego miejsca nie ciągnął. Ile jest sytuacji takich, co wy napiszcie w komentarzu, jeżeli znacie, że pies zna pewne miejsce, nawet jeżeli idziecie miejsce, gdzie ciągnie do pewnego zapachu, to do tego miejsca super ciągnie, czy do parku super ciągnie, czy wie tam, gdzie jeżyki, jeże, koty, do tej sytuacji bardzo super ciągnie, później zaspokaja się węszeniem lub szczekaniem lub ciągnięciem czymkolwiek i macie tą sytuację, gdzie pies po prostu jest zrównoważony na spacerach. Oczywiście uwzględniony to jest, że on jest troszkę starszy, ale pamiętajcie, że Ramzes był taki zawsze wychowywany i to jest nawyk już też między innymi, że do miejsca, którego ciekawi i z nadzieją, że zobaczy to kota, dochodził normalnie, aż w końcu jak przyszedł, zainteresował się. I co jest ważne, kiedy wezmę smycz, to Ramzes musi wiedzieć, że ja nie muszę go ciągnąć, on musi iść do przodu. Niespecjalnie. Operujemy przeważnie nadgarstkiem i palcami. Im mniej ingerencji takiej fizycznej, siłowej od ręki, tym bardziej pies was rozumie. Tego będziemy się uczyć w przyszłych filmikach. Trzymamy za was wszystkie kciuki. Oczywiście cieszymy się na następny filmik. Przygotowaliśmy następne kroki chodzenia na smyczy, ale również może być tak, że pomiędzy tym tematem jakiś temat pojawi się, bo to już ciąg dalszy i będziemy pamiętać o tym i wiemy, że będziemy go nagrywać, ale jeżeli coś przyjdzie do głowy, to wpadnie między innymi jakiś temat. Tak też może być, że
nie musi być ciąg dalszy od razu w następnym etapie naszego serialu, tylko może być inny temat, a później wrócimy znowu do chodzenia na smyczy. Miłego oglądania Wam wszystkim życzę. Trzymamy kciuki za Wasze psy i za i zdrowie Waszych psów. Ćwiczcie, pracujcie, relaksujcie się na spacerach, uczcie się ze swoimi psami każdy dzień. To jest bardzo fajna rzecz, żeby z psem połazić. Macie naoczny przykład ode mnie. Psy, dopóki są młode, wszystko jest bardzo super i wydaje się, że trudne. W późniejszym czasie, na przykład w tym czasie, kiedy moje psy się postarzały już, chodzimy wszystko pomału, a gdzieś tęsknię za psem takim, który rwał, szarpał, biegał, skakał. I to było, no ja lubię takie psy akurat. Dobra, nie przeciągam. Trzymajcie się wszyscy ciepło.